Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony monoblokom na GML-ach. Zaraz Wam zademonstruję, co już dzisiaj pierwszego dnia zostało tutaj mniej więcej troszeczkę wykonane, bo już troszeczkę zrobiłem, że tak powiem. Zaraz zobaczymy, czy to będzie widać, o tak to może. Czyli tak, wkręciłem nóżki. Czekajcie, moment. Zaraz zobaczymy, jak to będzie widać, czy to w ogóle widać. Wkręciłem nóżki, z tyłu zrobiłem gniazdo, jeszcze zostało wejściowe gniazdo zamontować. Tutaj przy zasilaczu już mamy wyjścia na dwa, że tak powiem, monobloki. To są gniazdka tego typu. Takie jak do Sibiradia, do gruszki. Cztery bolce muszą być i masa. Czyli po prostu trzy zasilania i masa. Bo idzie napięcie żarzenia, napięcie na GML-a i napięcie na anodę. I masa. Zasilacz. Zobaczcie, się tak fajnie wszystko otwiera. Zasilacz jeszcze jest w przygotowaniu. Transformatorek, zaraz Wam pokażę, jak to mniej więcej będzie wyglądać. To będzie zasilacz. Tutaj z bezpieczniki, lewy, prawy kanał, zabezpieczenie 240, standby, modę, opóźnienie włączenia anodowego. A tu w monoblokach, we wzmacniaczach, będzie w ten sposób, że będzie tak, będzie płyteczka i na płyteczce też będzie wykonane opóźnienie włączenia głośników. Także dodatkowo tu mamy dwa przekaźniki i tutaj dojdą też dwa przekaźniki, bo drugi przekaźnik w tym miejscu będzie przełączał nam czułość tego sprzętu i przełączał przy okazji nam gniazdo wejściowe, które po prostu no będzie przełączać, o Jezu, na gramofon. Do tego jeszcze dojdzie tutaj preamp na lampie, tak jak w GML-ach. Jeszcze jedna płytka, wzór płyteczki, to ona będzie troszeczkę wyżej zamontowana, tak żeby przez wierzch było można ułożyć i wybrać lampę. I tak się zastanawiam, no taka była koncepcja, ale obudowy są takie fajne, że czy to lampę jest sens wystawiać na wierzch? Nie wiem, jeśli będzie oglądać to przyszły, że tak powiem, właściciel, to tak się zastanawiam, no. Obiecałem, że wystawię te lampy na wierzch, także to, no to dobra, no to wystawimy te lampy na wierzch. Zasilacz pomału powstaje. Tu już będzie na tych końcówkach z tyłu. Już będzie prąd stały szedł, także już nie będzie żadnych na przewodach, po prostu prądu zmiennego na przewody łączące monobloki z zasilaczem nie będę puszczał. No i to będzie mniej więcej w ten sposób wyglądać, tak o z tyłu. O, tylne ścianki. No i tutaj jeszcze dojdą wejścia, nie? Dojdą te na cinch wejścia. Tu oczywiście kabelki będą spięte do krosowania tu i tu. Tam i jeszcze kwestia jest tego typu, niech mi napisze pod filmem, jakiej długości, jak daleko będzie chciał rozstawiać te monobloki od zasilacza. Powiem, czym krótsze, tym lepiej, no. No i dobra, pomału powstają. To będą przody. Przody, które będą... będzie w ten sposób. O.
i przód będzie, tu jeszcze trzeba go obszlifować, spolerować, aluminiowy, i na tym przodzie będzie tylko pokrętło i diutka dwukolorowa, czerwono-zielona. Zielona to podczas pracy, a czerwona rozgrzewanie lampki. A tutaj z przodu na zasilaczu, z tej strony, będzie też diutka czerwona-zielona i przycisk włączenia, nie? Standby. Czyli po prostu czerwona to na czuwaniu, zielona to tak jak w każdym sprzęcie. Ona się zmieni sobie kolor, nie? No i dobra, to by był taki krótki, poglądowy, na razie tyle wykonane. Będzie efekt, będą kolejne filmy, nie? Pozdrawiam.